Prawica wygrywa wybory parlamentarne we Włoszech. Według cząstkowych wyników otrzymała 43% głosów. W skład bloku centroprawicy wchodzą Liga Matteo Salviniego, Forza Italia oraz Partia Bracia Włosi. Ta ostatnia otrzymała najwięcej głosów, około 26. Liderka partii Bracia Włosi, Giorgia Meloni, która przewodniczy w Parlamencie Europejskim Partii Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, ma największe szanse, by zostać premierem i jednocześnie pierwszą kobietą, która stanie na czele rządu. Zbudujemy solidny, spójny rząd z silnym mandatem społecznym, który utrzyma się u władzy przez 5 lat. Czy lewicy się to podoba, czy nie? Piaccia o no alla sinistra. Liderka Braci Włochów powiedziała, że koniecznością jest przywrócenie zaufania obywateli do instytucji. Wskazywała, jak ważna jest jedność w narodzie. Quindi è importante. Ważne jest, aby zrozumieć, że jeśli zostaniemy powołani do przewodzenia temu krajowi, zrobimy to dla wszystkich. Zrobimy to dla wszystkich Włochów. Zrobimy to z myślą o zjednoczeniu tego narodu, o podkreśleniu tego, co go jednoczy, a nie tego, co go dzieli. Frekwencja w wyborach wyniosła blisko 64%. Kandydat na premiera wskazany zostanie po szczycie liderów centroprawicy. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie prezydent. Gratulacje Giorgii Meloni składają politycy PiSu, ale także cała europejska prawica. Z kolei przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen jeszcze przed wyborami groziła Włochom konsekwencjami, jeśli wybiorą blok prawicowy. Jeśli sprawy we Włoszech po niedzielnych wyborach pójdą w trudnym kierunku, mamy narzędzie jak w przypadku Polski i Węgier. Było to pokazanie, że przedstawiciel Komisji Europejskiej, przedstawiciel Unii Europejskiej z innego kraju próbuje mieć realny wpływ na wynik wyborów. To, co się też obserwuje w ostatnich latach w Polsce, kiedy Komisja Europejska wraz z członkami naszej opozycji próbuje nam blokować środki z KPO, co może realnie się przełożyć na wzrost gospodarczy, na życie Polaków, jak i na wynik przyszłorocznych wyborów parlamentarnych. Ocenia politolog Karol Maszota. W mediach padają pytania o to, jaki kierunek obierze Meloni w kontekście wojny na Ukrainie, a także w polityce krajowej. Mówi socjolog profesor Arkadiusz Jabłoński. Z jednej strony będzie taka próba odejścia od tych bardzo lewicowych agend dotyczących i kwestii światopoglądowych, i tych związanych z Zielonym Ładem. Pozostaje kwestia otwarta, jaki będzie stosunek tego rządu do kwestii wojny na Ukrainie. No i co prawda pani Meloni jednoznacznie wypowiada się w takim duchu zdecydowanego poparcia dla Ukrainy, no ale już choćby Berlusconi jest zupełnie trochę inaczej zorientowany w swoich działaniach. Salvini zdecydowanie popierał jednak Ukrainę. O wynik wyborów we Włoszech w kontekście wsparcia dla Ukrainy pytany był lider PO Donald Tusk. Paradoksalnie być może ta zmiana wcale nie będzie musiała oznaczać, ja mam taką nadzieję, to nie jest pewność, ale nadzieja, że przynajmniej polityka europejska wobec Ukrainy i wobec Rosji nie dozna żadnego uszczerbku, jakby ta dotychczasowa linia, że Włoski będą lojalnymi wciąż partnerami Unii i NATO w tej kwestii. Wygrana prawicy we Włoszech to dobry sygnał dla Polski, mówi profesor Mieczysław Ryba. To jest trzeci największy kraj w Unii i trzecia gospodarka unijna. Tego nie da się tak łatwo pominąć, jak się pomijało kraje środkowoeuropejskie. Stąd takie zdenerwowanie Niemców, którzy obkładają w tej chwili za pośrednictwem Brukseli sankcjami Węgry, oczywiście też Polskę. Więc wiele się w Unii zmienia i jeśli Komisja Europejska, jeśli Niemcy, jeśli Bruksela nie pójdą po rozum do głowy, to będzie to wszystko trzeszczeć. O współpracy z nowym włoskim rządem zapewnił już sekretarz stanu USA Antony Blinken. Po wczorajszych włoskich wyborach jesteśmy chętni do współpracy z rządem Włoch w sprawie naszych wspólnych celów, wsparcia wolnej i niepodległej Ukrainy, respektowania praw człowieka i budowy zrównoważonej przyszłości gospodarczej. Włochy są kluczowym sojusznikiem, silną demokracją i cenionym partnerem. Nowy parlament we Włoszech zbierze się 13 października. Najprawdopodobniej wtedy zdecyduje o kształcie nowego rządu.